Cześć kochani, witam was w nowym vlogu. Dzisiaj witam się z wami dosyć nietypowo, bo witam się z wami z łazienki. Ponieważ dzisiaj pokażę wam nasz balkon i trochę będziecie też przy tym, jak będziemy ten balkon urządzać. Słuchajcie, Yuri jest już tak zły na mnie, że po prostu nie wiem, jak ten wieczór się skończy. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Teraz pojechał po ziemię, ponieważ kupiliśmy za mało ziemi do kwiatka. Generalnie ganiam go po prostu cały czas po sklepach, on tego nienawidzi, jak pewnie każdy facet. Ale dzisiaj już zrobimy balkon i już nawet kupiliśmy wino i stwierdziliśmy, że dzisiaj będzie taka celebracja. Jaram się jak małe dziecko, bo ja się w ogóle cieszę z małych rzeczy, ale z tego się też bardzo cieszę, bo naprawdę nigdy chyba jeszcze nie miałam tak dużego balkonu, gdzie miałabym tyle możliwości do zagospodarowania tej przestrzeni. Słuchajcie, zamówiłam meble i one przyszły dzisiaj, dlatego w ogóle to tak trochę jest na spontanie wszystko i tak na szybko, bo po prostu te meble przyszły, ja chciałam, żeby Yuri już je złożył, jak już były złożone, to stwierdziłam, kurde, muszę zrobić ten balkon dzisiaj. Właśnie byliśmy w Ikei, w Leroy Merlin, wróciliśmy do domu, Yuri pojechał, jeszcze wrócił do Leroy Merlin po ziemię, możecie sobie tylko wyobrazić, jaki był szczęśliwy. A ja już zaplanowałam, co gdzie będzie stało, no i będziemy teraz przesadzać kwiatka, zawieszać zasłonki, dzisiaj nie założymy siatki ochronnej dla hotów, ponieważ już jest za późno. Ja, słuchajcie, ten balkon urządzam, a cały czas pada deszcz. I po prostu dzisiaj się rozpogodziło i stwierdziłam, że to jest ten moment. Nie mówicie, nie jest duszno, nie jest parno i będzie nam się dobrze po prostu pracowało w taką pogodę. Dlatego dzisiaj działamy. Już nie mogę się doczekać, aż wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Jeszcze od razu uprzedzę wasze pytania, czyli gdzie, za ile i tak dalej. Słuchajcie, postanowiłam, że spróbuję zrobić ten balkon naprawdę nie wydając dużo pieniędzy, ponieważ to mieszkanie jest wynajmowane i po prostu uważam za bezzasadne wydawanie kilku tysięcy złotych teraz na meble balkonowe. Ale jednocześnie bardzo mi zależało, żeby było ładnie, bo ja bardzo lubię spędzać czas na balkonie. Chciałam, żeby był taki fajny klimacik. Myślę, że jakby łącznie całość wyniosła nas tak około 1300 zł, z czego meble kosztowały 800 zł. Dorwałam takie meble na Allegro i muszę wam powiedzieć, że naprawdę stosunek cena-jakość bez zarzutu. Nie są to meble oczywiście moich marzeń, ale są to po prostu zwykłe ratunowe meble. Uważam, że są w bardzo dobrej cenie, jest zestaw kanapa, dwa krzesła i stolik i po prostu myślę, że to był taki fajny, rozsądny wybór. Wcześniej jak oglądałam jakieś meble balkonowe, to po prostu jak widziałam ich ceny, to się łapałam za głowę. Zrobiłam zakupy właściwie wszystkiego na Allegro, dzięki czemu jeszcze dostałam zwrot z Letty Shops. Także myślę, że naprawdę rozsądnie to zrobiłam i z głową. Zresztą sami ocenicie efekt końcowy, na razie jeszcze przed nami dużo pracy. Możecie już tutaj zobaczyć taki fragmencik. Chodzę tak po mieszkaniu jak wariatka, bo mam wam tyle do powiedzenia, a nie chcę, żeby wam było nudno, więc zmieniam miejsce. Chciałam mieć kwiaty na balkonie. No i prawie mój chłopak mnie przekonał do sztucznych kwiatków, gdzie jestem totalnie przeciwniczką, no nie lubię po prostu. Uważam, że jak kwiaty to żywe, w tamtym mieszkaniu po prostu nie było kwiatów, bo ja się nie za bardzo umiem nimi opiekować. Ale w tym mieszkaniu, ponieważ dostaliśmy kwiat od przyjaciół, to się nauczyłam i naprawdę nie dbam. Więc bardzo chciałam mieć jakąś roślinkę żywą na balkonie. No i pani w Leroy Merlin tak właściwie wszystkie, które chciałam, to mi odradzała właśnie ze względu na to, że mogą nie przetrwać, że ich pielęgnacja jest trudna i tak dalej. I doradziła mi taką trawę. Zobaczcie. I bardzo mi się ta trawa spodobała, stwierdziłam, że ona jest prosta i przynajmniej, no wiecie, po prostu szkoda mi było kupić piękny kwiatek i go po prostu zabić. Więc stwierdziłam, że jak na pierwsze kwiaty balkonowe, ta trawa będzie dla nas, dla mnie i dla Yuri'a dobra. A w sumie bardzo mi się podoba, jak to wygląda i fajnie, że jest taki zielony element na balkonie, zaraz Yuri wraca i oczywiście kupiliśmy za mało ziemi do tego, więc my to, ja nie wiem, po prostu tak totalnie jak takie dzieci we mgle biegaliśmy po tym Leroy Merlin, Yuri już po prostu się tak denerwował. Naprawdę, ja już w pewnym momencie powiedziałam, że dobrze w ogóle wyjdźmy, nie kupujmy nic. Ja nie wiem, faceci na zakupach to mają jakąś taką schizę, że oni by chcieli wejść, kupić i wyjść, a tak się nie da. Nasze zakupy to był cyrk, ale już jest wszystko okej. Yuri zaraz wraca z ziemią i zaczniemy od tego, że tutaj będzie zasłonka. Tak wiem, że zasłonka będzie się brudzić i tak dalej, ja to wszystko wiem, ale ja się uparłam na nią. No po prostu widziałam balkony, na których są takie zasłonki, tak mi się to spodobało. Chciałam białą, ale Yuri ze mną negocjował i wynegocjował szarą i pewnie ma rację, bo faktycznie wiem, że no, że takie jeszcze się brudzą, ale bardzo ładnie wyglądają i myślę, że z szarą nie będzie tak źle, a trochę się tu zrobi bardziej tak klimatycznie i trochę się jednak odgrodzimy, bo tutaj mieszka nasz sąsiad.
który jest bardzo w porządku. No ale wiadomo, jak sobie wieczorem siedzimy ze znajomymi, to fajnie jednak mieć trochę prywatności. Swoje pogadałam standardowo. Ja po prostu nie byłabym sobą, gdybym tak do was dużo nie mówiła. Najlepsze są koty, słuchajcie. Koty w ogóle nie wiedzą, co się dzieje, bo one nie wychodziły wcześniej na balkon. I teraz po prostu wychodzą na ten balkon i się tak czają śmiesznie. Wszystkiego się boją w ogóle. Będżulku! Co, kochany? Będziemy zabezpieczać oczywiście cały balkon siatką dla kotów, bo ja chcę mieć święty spokój i się nie stresować. Ale to już nie dzisiaj. Dzisiaj sobie zrobimy tylko właśnie zasłonkę, ustawimy mebelki, położymy dodatki. No i pokażemy wam, jak to wygląda. Korzystając z okazji, że Jurija jeszcze nie ma, pokazywałam wam to na którymś z moich filmów. To jest ten taki pokrowiec. Powiem wam, że on mi się tak genialnie sprawdza, że kupiłam sobie taki jeszcze jeden i trzymam sobie to pod łóżkiem, jeden na szafie. I właśnie teraz brakowało mi takiego miejsca do przechowywania na buty i schowałam sobie tu buty. No i oczywiście jak byliśmy w Ikei, to kupiliśmy też jakieś pierdoły. Na przykład takie dwa kubki, nie wiem po co, ale stwierdziłam, że tak słodko, że różowy i szary. Mamy trytytki, bo będą nam potrzebne dzisiaj. Mamy wino, mamy sznurek na zasłony i mamy zasłony, proszę bardzo, szare. Przenegocjowane. A tutaj mam jeszcze coś, co nie powiem wam, co to jest, ale będzie odcinek, który będę nagrywała z Jurim i właśnie to będzie nam potrzebne tego odcinka. Miałam ten odcinek w ogóle dla was nagrywać dzisiaj, ale to nie przyszło. Dopiero teraz było w paczkomacie wieczorem, więc nie zdążyliśmy. No, a że przyszły te meble, to tak spontanicznie po prostu balkon tour. Ale mam nadzieję, że w ogóle taki odcinek wam się spodoba i że was nie przynudzam. Dajcie koniecznie znać. Zaraz przyjdzie Juri i zobaczcie, jak Juri przesadza rośliny. My jesteśmy po prostu naprawdę tak nieogarnięci w tym, tak śmiesznie to robimy. Jeżeli będą nas oglądać jacyś ogrodnicy albo ludzie, którzy się na tym znają, chociażby moja Zola, która potrafi robić takie rzeczy, to naprawdę będziecie się z nas śmiać, ale staramy się. Naprawdę. Wrócił mój książę z ziemią. Jak chcecie kupować ziemię, to tylko w czym? Kastoramie. W Kastoramie. Ja w ogóle, Juri, mam wątpliwość, czy coś tak robi, wiesz? Mi się wydaje, że to podnieś jeszcze? Że te ziemie się powinny... Tak mam wziąć? Podnieść? Tak, no, podnieś to. Że te ziemie... Że te ziemie się powinny zmieszać ze sobą. Nie, co ty? One się już zmieszają same. Boże, ktoś się na tym zna i teraz nas tutaj ogląda. Jeśli ktoś się zna, to niech da znać. Dajcie nam znać, czy jesteśmy po prostu... debilami. Dokładnie. Chciałem, żeby ci się nie wyłamało. No właśnie, mi się tu się nie wyłamie. Czekaj, pomogę ci. Trzeba przyznać, że ten odkurzacz to jest złoto, co? No, zajebisty jest. Zajebisty jest, naprawdę. Cześć. Daj, mój ogrodniku ty. Już się uporaliśmy z zasłonkami, ze wszystkim. Trochę było nerwów, ale Juri teraz usiadł tam i powiedział, że to było warte tego wszystkiego, naprawdę. Juri, pająk chodzi po suficie, natychmiast tu przyjdź. Gdzie? Nie, to mucha była. Mucha. Uff, ale wyglądała jak pająk, bardzo duża. No, więc kochani, zapraszam was na balkon tour. Czy nasz balkon wam się podoba. Juri przed chwilą stwierdził, że to była najlepsza inwestycja. Oczywiście czegoś tam posprzeczaliśmy. My to zawsze jak robimy takie rzeczy, to się sprzeczamy, co? Ale przyznaj, że jesteśmy idealnymi partnerami do takich zadań specjalnych, co? Wszystko sami. Wszystko ogarniemy. Najwięcej zachodu było z tymi zasłonkami oczywiście. Juri już był na mnie 3 razy zły, że sobie wymyślałam zasłonki i w ogóle co ja wymyśliłam. Ale naprawdę dodało tutaj fajnego klimatu. W końcu takie związałam. Policzyłam teraz tak szybko, ile w sumie wydaliśmy kasy i uważam, że bardzo mało jak na to wszystko, nie?
Coś koło 1000 pewnie. Dodatkowo mieliśmy zwrot z Leti Shops. Mieliśmy, no. Ale coś koło 1200 zł moim zdaniem to wszystko z meblami, nie? Tysiące nawet. Nie, no bo jeszcze te lampki kosztowały tam ponad 100. No tak, długo. Tak wiesz, ze wszystkim wszystkim. Dajcie koniecznie znać, czy wam się podobało, co sądzicie. Być może jeszcze tutaj jakieś lampiony wjadą, jeszcze zobaczymy. Bo to była taka, wiecie ci, spontaniczny balkon tour i spontaniczne robienie balkonu. No ja się bardzo cieszę i dzisiaj spędzimy sobie pierwszy wieczór na naszym balkonie. Ciekawa jestem, jak ta nasza trawa. Jeżeli ktoś z was ma taką trawę, to niech napisze nam, jak się nią opiekować. Czy trzeba ją często podlewać i tak dalej. Mam nadzieję, że przeżyje z nami całe lato. Link do mebli wrzucę wam w opisie. Doniczkę, kwiatka i w sumie całą resztę kupiliśmy w Leroy Merlin. A zasłonki są z Ikei. Powiem wam, że już się nie mogę doczekać, aż zobaczę też ten balkon w świetle dziennym jutro. Wrzucę wam na pewno jakieś zdjęcie na Instagram. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak balkon wygląda za dnia, to zapraszam serdecznie na mój Instagram. Słuchajcie, ja myślę, że jak na to, że chciałam, żeby jednak... No, nie chciałam wydawać dużo kasy i chciałam, żeby to było takie, wiecie, budżetowy balkon. To naprawdę wyszło bardzo fajnie. Budżetowy balkon to jest naprawdę sztos. Ja też tak myślę, co? W ogóle a poza tym, wiesz, to taki fajny klimacik tutaj jest z tymi lampeczkami, jest tak przytulnie. Jest. Czuję, że będziemy często tutaj spędzać wieczory. I nie mogę się czekać, aż zaprosimy wszystkich do nas już. Na wspólny wieczór na balkonie, bo nie wiem, czy wiecie, ale jakiś czas temu była u nas Paulina i Piotrek i była taka ładna pogoda i taką chęć ogromną mieliśmy, żeby posiedzieć na balkonie, że wzięliśmy po prostu krzesła z kuchni i stolik i sobie tak siedzieliśmy tutaj i było bardzo miło w sumie. Miło było, ale niewygodnie. Trochę było niewygodnie, na pewno teraz będzie o wiele wygodniej. Jeszcze chcę wam powiedzieć, że przed nami naprawdę fajne vlogi, ponieważ zdradzę wam, że Juri wczoraj kupił bilety lotnicze. Tym razem nie do Gdańska. Ani nie do Krakowa, ani nie do Wrocławia. Nie wiem, gdzie jeszcze są w Polsce lotniska. Także przed nami niedługo podróż. I ja się bardzo cieszę, bo nie byłam jeszcze... Za miesiąc dokładnie. Dokładnie za miesiąc, no. Ja się mega cieszę, ponieważ jeszcze w tym miejscu mnie nie było. A co najśmieszniejsze, Juri wpadł już w jakiś taki po prostu szał kupowania biletów lotniczych i teraz cały czas znajduje jakieś bilety. I cały czas mówił mi, że gdzieś tam polecimy i chcę je kupować. Także wydaje mi się, że wakacje zapowiadają się naprawdę fajnie. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Ja dzisiaj sama siebie po prostu chwalę i sama z siebie jestem dumna i z tego balkonu. I życzę wam... Też jestem dumna. Też jesteś dumny ze mnie? I życzę wam cudownego wieczoru. I bardzo wam dziękuję za mega pozytywny odbiór poprzedniego filmu. To był ważny dla mnie film, więc cieszę się bardzo naprawdę. I cieszę się też, że seria Supergirls wam się podoba. Ja bardzo lubię nagrywać takie pogadanki, jednak poruszyć jakieś tematy, które są ważne. Chciałam, żeby te filmy były w jakiś sposób wartościowe, żeby dawały wam jakąś motywację, inspirację. Oczywiście wiecie, że niektóre vlogi są takie typowo rozrywkowe, ale bardzo też lubię mówić o ważnych rzeczach, więc cieszę się, że wam się podoba. Całuję was mocno, dziękuję, że jesteście. A, no i oczywiście, jeżeli balkon wam się podoba, to zostawcie subskrypcję. Buziaki.